będzie relacja. Szkoda, szkoda. Wezwany. Wszyscy świadkowie są na dzisiaj. Ja też to samo. Uzasadnienie tego wniosku będzie takie, materialne, że obie postaci, obie strony rozprawy z mojej wiedzy w powszechnym przekonaniu są osobami publicznymi, prowadzą działalność publiczną, są znane, rozpoznawane. I jako takie, no, jak gdyby racje, które tutaj będą wygłoszone, mogą wzbudzić zainteresowanie społeczne. Przynajmniej miejscowe. Proszę, jeżeli chodzi, tak, stawił się pan Grzegorz Tobiszowski, to osobiście z panem mocnicą adwokatem Pawłem Wnioskiem, doradcą prawnym Pawłem Wnioskiem i pan Arkadiusz Siński, pozwany osobiście. Jeżeli chodzi o ten wniosek o uchwalenie przebiegu rozprawy, czyli strony wyrażają zgodę, pan pozwany. Czy ma pan coś przeciwko zgodzie na uchwalenie przebiegu rozprawy? Teraz jest zgoda na uchwalenie przebiegu rozprawy. Pismo wolne czy tak? Dziękuję bardzo. Teraz tak. Pozostali państwo. Pan Henry Bąkowicz. Jest w drodze. Nie pomocy. Pani Janina Chmielowska. Również dojeżdża. Pani Grażyna Dziedzic. Jestem. Pani Elżbieta Kaczmarek. Jestem. Pan Kazimierz Myszur. Jestem. Pan Józef Kublik. Jestem. Pan Wiesław Szostak. Jestem. Pan Marek Wieszoły. Jestem. I pan Jarosław Wieszołka. Wieszołek, tak? Jest pan. Wieszołek. 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 Wieszołek, pan trzeba wyprawić. Wieszołek. Proszę świadków, żeby zaczekali na korytarzu. Będziecie państwo wołani na rozprawę, ale nie w kolejności takiej jak na początku. To jest chwilę, ja zaraz powiem, które osoby będą pierwsze wołane, jeżeli będą. To jest tak. Pan Jarosław Wieszołek, Kazimierz Myszor, Marek Wesoły. To w pierwszej kolejności. Pozostałe osoby pozostali świadków. Państwo pozostaje nie jesteście wnioskowaniem jakiejś wiadomości, jesteście targi publiczne.
Jeżeli chodzi o stanowisko związku. Zresztą my wnosimy, jak powie, w całości podtrzymujemy roszczenie. Zresztą jeśli chodzi o złożoną przez stronę pozwaną odpowiedź na pozew, to w naszej ocenie zawartość merytoryczna ogranicza się tak naprawdę do której strony tego tekstu i prowadzi tak naprawdę do zakwestionowania autorstwa tego artykułu pana Sińskiego. Natomiast tutaj w samych materiałach, które sam pozwany załączył, jest autorem tego artykułu, w związku z czym w tym zakresie myślę, że nie będzie problemu z ustaleniem, kto jest autorem tego tekstu. Natomiast jeśli chodzi o prawdziwość zawartych w artykule tez, w naszej ocenie te tezy, które autor artykułu zamieścił, one się niestety nie polegają na prawdzie, naruszają dobra osobiste mojego klienta, stąd też ten pozew jest konieczny. Czy jakieś jeszcze wnioski dowodowe? Nie proszę tam być, na chwilę odmienię, złożę dalszy wniosek. W jakim egzemplarzu, na ile kompletny jest materiał dowodowy, który sąd otrzymał od strony pozwanej? Do odpowiedzi na pozew był załączony wydruk maila z 25 marca. Ja wspomnę tylko pierwszą stroną. Ten mail będzie o tyle istotny, że jego treść dokładnie co do słowa i kropki pokrywa się z treścią artykułów opublikowanych obu gazet. Jest to mail wysłany ze skrzynki, z której korzysta z mojej publiczności. Moment, panie mecenasie, może pan z 25 marca, tak? To jest kilka takich wydruków mailowych. Mhm. 23 marca, 23 marca. 23 marca. Może pan podejdzie, bo teraz nie wiem, o który. Tu jest 25 marca. Ten mail. Tak, dokładnie. Dokładnie, to jest taka. No to przy panu została pierwsza. Pierwsza, to jest pierwsza, to jest jedna strona tego maila. 13. To chodzi o wydruk. Takie są wydruki, dokładnie. Przystępuję, jeżeli ten materiał dowodowy wygląda identycznie jak przesłana kopia do nas, to ja bym wnosił o zobowiązanie strony pozwanej do wypełnienia tego maila od pozostałej strony, dlatego że przesłana jest tylko pierwsza. Mam wrażenie, że wydruki, które są dokonane, to jest po prostu ponumerowane karty wydruków, ale zaraz strona pozwanej. Pozostałe maile, jak się popatrzy, to one są kompletne, to są osobne dalsze maile. A do tej brakuje dalszej części tekstu. Dobrze. Pan pozwany, jakie jest pana stanowisko? Myślę, że te maile 23 czy 24 marca, one są kompletne. 25 marca. Chodzi o mail. Może pan podejść i spojrzeć. Tu to jest mail, w którym jest w istocie jest tylko część. Mianowicie taki dokument. To oczywiście tutaj nie jest kompletne, jest to coś, co ja nie wiem, dlaczego nie zostało w materiałach zawarte, bo ja to załączałem, to się składa dosłownie, tak jest zgodne z treścią tego artykułu, który ktoś zamieścił w tych dwóch gazetach i to ma 6, 8, 10 stron po 50, także jak trzeba będzie, to nie wiem, czy będzie możliwość później dołączyć. To się pokrywa. Pokrywa się z treścią artykułu, tak? Kwestionowanego ten mail w całości, bo to może tak woli ścisłości tu. W dokumentach, no zaraz zresztą przejdziemy do tych dokumentów, ale jest ten załącznik określony jako 1.2. Który wydaje się być również tożsamy z treścią tego maila. Tak. Czy to jest ta dalsza treść maila jest taka sama jak w tym załączniku? Tak. Bo ten początek jest identyczny. Ta pierwsza strona. Mail jest może tylko wzbogacony tym, co miał ten materiał jako 1.2 o fotografię osób biorących udział w tym maile. Tu z tego początku wynika, że te fotografie to są takie same, przynajmniej na początku. A widzę, że są te dalsze strony tam z nimi. Nie, to jest załącznik 1.2, tak. Jako pana osobista relacja, natomiast
ten mail. To jest tylko pierwsza strona maila, no ale czy możemy ustalić jako bezsporne, że pozostała część tego maila z 25 marca była tożsama z treścią tej mojej relacji? Tak. Tak, o to chodziło. Zresztą tutaj było... Czy to wyjaśnia sprawę, no bo jest rzeczywiście dokładnie dosłownym przytoczeniem tej relacji? Tak, no bo tutaj źródłem całego niepokoju jest to, że u góry jest ten wyznacznik, że to jest pierwsza strona 10, czy pierwsza z 12, tak? Te obawy są ciebie. No ale chodzi o to, jaka była dalsza część. Jeżeli nie ma sporu co do tego, że ta dalsza część jest odpowiednia. Czy jakieś jeszcze wnioski dowodowe pan zgłasza? Nie, nowe nie. Nie, pozwany oświadcza, że treść maila z 25 marca załączonego na karcie. ...77 jest tożsama z treścią załącznika numer 1.2. Do pana pozwanego jeszcze się zwraca. Proszę powiedzieć, w związku z tym, że pan kwestionuje autorstwo tego artykułu, czy pan publikuje w Gazecie Polskiej? Nie, ja nie wyczerpuję znamion definicji dziennikarza sprawa prasowego, nie jestem zawodu dziennikarza. Ja się nie pytam o to pana, ja się pytam pana, czy pan publikuje, czy składam wasze materiały do Gazety Polskiej? Czy kiedykolwiek tej treści informacje, jakie zawarte są w załącznikach przez pana złożonych, przekazywał pan tejże gazecie? Nie. Czy jest pan w stanie wyjaśnić, skąd zbieżność, identyczność treści artykułów w powołanej gazecie, jak i tych dokumentów? Mogę tylko domniemywać, że maile, które zostały wysłane, mające w zawartości swojej treści tego mojego opisu relacji z tej sesji Rady Miasta, zostały wysłane do moich znajomych, których podzieliłem na grupy takie jak niektóre kluby Gazety Polskiej w kraju, niektóre za granicą, lokalne środowiska, parafie czy szkoły. No i później co dysponenci tej informacji dalej z tym zrobili, czy oni mieli jakieś bezpośrednie kontakty z gazetą, to już nie jestem w stanie ustalić, ale mojego bezpośredniego wpływu i sprawstwa, że te artykuły ukazały się, ten artykuł, czy ta treść w formie artykułów w tych dwóch gazetach, mojego udziału w tym nie było. Chociaż co do treści, ja pod treścią się podpisuję, bo treść relacji z tej sesji jest absolutnie oparta na prawdzie. Pana oświadczenie teraz złożone dotyczy, tu są dwie publikacje zawarte w tej gazecie, mianowicie jedna jest artykuł, druga jest tak, publikacja o treści zatytułowana Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele z Klubów Gazety Polskiej. Czy ta informacja również nie jest pana autorstwa? No z mojej skrzynki została wysłana, znaczy mówimy o tym załączniku, który identyfikuje się z jakim numerem. Nie o załączniku do pozwu, o wydrukach z Gazety Warszawskiej i Gazety Śląskiej. Tak, jak ja to czytałem, to jest no, prawie że identyczność, tak mi się wydaje, bo dokładnie tego nie analizowałem, ale z tym moim opisem z sesji z 21 marca 2013 roku. Także być może jest to ta treść maila wysłanego przeze mnie użyta później w artykułach prasowych. Bo ja żadnej umowy z jakimś sądzie... Nie chodzi o umowę, proszę pana. Prasa charakteryzuje się tym, że niekoniecznie muszą publikować tam osoby, które mają umowę zawartą z danym tytułem. Chodzi o to, żadnej bezpośredniej relacji... Czy ten materiał skierował pan do jednego z tych publikatorów, czyli Gazety Warszawskiej bądź Gazety Śląskiej? Nie. Nie. Proszę sobie usiąść. Sąd postanowił. Dopuścić dowód artykułów, karta 14 do 19 na okoliczność ich treści, uchwały z 3 kwietnia 2013 na okoliczność jej treści.
pisemnej relacji pozwanego, karta 59-66, na okoliczność jej treści, kopii e-maili, karta 74-81, na okoliczność ich treści, oraz przesłuchania stron na okoliczność, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych w zakresie opisanym w pozwie. Na okoliczność, czy doszło do naruszenia dóbr osobistych powodów w zakresie opisanym w pozwie. Proszę Państwa, teraz jeżeli chodzi o treść tych artykułów, one są znane, rozumiem, stronom. Strony się zapoznały, sąd również się zapoznał, nie trzeba ich odczytywać w całości. Podobnie dotyczy to treści załączników dopuszczonych przez sąd, załączników do pozwu, czyli pisemnej relacji pozwanego i kopii przesłanych e-maili. Z tym wyjaśnieniem, które zapadło na początku rozprawy, tak? Czy do tych dowodów z dokumentów strony chcą się ustosunkować? Strona powodowa? Zresztą, bo wydaje mi się, że treść dokumentów nie budzi wątpliwości. Tutaj, jeśli w tym zakresie, no, wydaje się, że wszystko zostało omówione w pozwie i odpowiedzi na pozwy. Stąd też dziękuję. Pan chciałby jakieś, co do tych dowodów się odnieść? Do tych dokumentów? Powoda, tak. Obydwu, wszystkich tych, czyli tych publikacji prasowych oraz pana relacji oraz maili. No, może jedynie dla jakiejś symetrii, może bym powiedział, tak jak pełnomocnik Powoda, no, odnośnie treści pozwu, który moim zdaniem jest w dużej części oparty na nieprawdzie, którą ja nie wiem. Chodzi mi o odniesienie się do tych dowodów. Do dowodów dokumentów. Do treści też? Nie, do treści dowodów, czyli tych dwóch artykułów prasowych oraz pana relacji. Czy chciał coś jeszcze pan zaznaczyć, podjąć w odniesieniu do tych dokumentów? Każdy z nas zapoznał się. Tylko i to wyłącznie, Wysoki Sądzie, że treść mojej relacji jest oparta na prawdziwym wydarzeniu i treść ta odnosi się w tych fragmentach, których jest krytyczna wobec osób, które zachowały się w moim przekonaniu nagannie, odnosi się do krytyki ich czynności i zachowania. W tym tekście nie ma krytyki osoby, nie ma inwektyw czy epitetów pod adresem osób inaczej myślących niż autor tego tekstu i dlatego chciałem podkreślić, żeby rozróżnić to ostrze krytyki skierowane w tej treści do zachowań, nie do osób. To taka jest wymowa tej relacji sesji. Proszę pana, proszę podejść do zawierki. Tak. Staje powód Grzegorz Dobiszowski. Ile pan ma lat? 49 w listopadzie. Czyli lat 48. Czy ma pan dopis? Czyjego autorstwa są te artykuły, skąd one wzięły się w tej publikowanej prasie? One są autorstwa pana Sińskiego i to nie podlega moim zdaniem żadnej wątpliwości, bowiem od momentu, kiedy rozpoczął się spór, dla mnie bardzo dziwny i nieprawdziwy, posądzenia nawet do ostatnich dni pan Siński cały czas kolportuje te materiały, nawet ostatnio Piotrkowy Trybunalski na spotkaniu Gazety Polskiej, co dostałem informację w dniu wczorajszym, również były raportowane te informacje, a więc cały czas od zeszłego roku, pomimo że Pasiński wie o tym, że ten spór jest i że to są jawne kłamstwa i nieprawdziwe informacje, dalej raportuje, nawet próbując wymusić, aby
zdeprecjonować moją osobę, która dochodzi swoich praw jako osoba publiczna do dobrego imienia. Bo to nie jest spór zwykły, to jest spór oparty na tym, żeby zdeprecjonować w opinii publicznej moją osobę, która moim zdaniem ma dobrą kartę jako mieszkanie z Rudy Śląskiej, gdzie wprowadził się niedawno pan Siński, bo nie jest rodem z Rudy Śląskiej. Mógłby pan te informacje raportowane były na spotkaniu Gazety Śląskiej czy klubu? Gazety Polskiej, klubu Gazety Polskiej, nawet ostatnio Piotrkowy Trybunał Morski. Czy jeżeli chodzi o tą publikację, na czym pan opiera to doświadczenie, że autorem jest pozwany? Dlatego, że całą akcję, znaczy istota całej sprawy polega na tym, że powstała inicjatywa autorstwa rzeczywiście pana Sińskiego, który złożył do pani prezydent Rudy Śląskiej wniosek o nadanie imienia Marii Lecha Kaczyńskich Ronda Rudy Śląskiej. Ronda, podkreślę, jedyne rondo, które w Rudy Śląskiej jest reklamami. Poprosiliśmy pana Sińskiego, który przyszedł na spotkanie, które odbyło się przed świętami wielkanocnymi, aby ta inicjatywa została przekierunkowana na rondo, które teraz jest nazwane imieniem Lecha i Marii Kaczyńskiej, bo takie rondo jest uchwalone w Rudzie Śląskiej. Rondo, które jest nieopodal kopalni Halęba, nowe rondo, które jest bez reklam, gdzie na kopalni Halęba był przedstawiciel pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego z okazji Barbórki, między pan świętej pamięci minister Sasin, nie Sasin, tylko Stasiak, który przywiózł między innymi wotywny kielich dla kościoła, który tam jest kościół znaczący na Śląskiej. I pan Siński zdecydowanie zoponował, aby nie było ronda Marii i Lecha Kaczyńskich bez reklam. On się uparł, że musi być w Rudzie Śląskiej rondo z reklamami. Czyli rozumiem, że pan... I ten spór rozpoczął się, kiedy myśmy zaproponowali, żeby nie robić ronda z reklamami, bo to grozi różnymi nieciekawymi reklamami, które mogą wygodzić w kodę. Z panem Sińskim jakiś... I wtedy pan Siński wpadł w pewną niesamowitą wściekłość na spotkaniu, obrażając osoby, które były na spotkaniu, że są to rasiole, Niemcy, bo myślą, że to Niemcy, ja jestem szef niemieckiej grupy na Śląsku, jestem rasio na Śląsku. Zaczął wyzywać nas wszystkich, którzy tam byliśmy na spotkaniu razem ze mną, co są świadkowie, bo tam była dość spora grupa osób, którym odbiera w ogóle prawo do głosu, że oni nie są patriotami, bo jesteśmy Ślązakami, a Ślązacy nie mogą być Polakami, bo Ślązak to Niemiec, nie Polak. Tego typu padały inwektywy i my nie mamy prawa zmieniać tej propozycji, chociaż ta propozycja, pani Wysokiej Sądzie, o tyle miała też wadę prawną, że kluby Gazety Polskiej nie mają podmiotowości prawnej i nie mogą wnosić uchwał, jedynie mogą złożyć... Rozumiem. Skąd ta wiadomość, że tą publikację, że do publikacji tej treści doprowadził... Bo ja też mam, pani redaktor, kontakty z osobami, które są w Gazetach Polskich i osoby, które współpracują z Gazetą Polską. I nie jest tajemnicą, że pan Siński dostarcza na mój temat ciągle informacji tych, które są zawarte w dowodzie. Stąd jak my, nie tyle domniemanie, ale informacje, którą pozyskuję do dnia nawet, jak mówię, wczorajszego, że cały czas pan Karpusiński przekazuje ciągle te same informacje, chociaż wie, że one są nieprawdziwe. Bo jak Wysoki Sąd zobaczy nie tylko artykuły, ale również maile, które były wysyłane do moich władz statutowych, czyli do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, do parlamentarzystów Klubu Prawa i Sprawiedliwości, to są to te same treści, a więc dziwna rzecz jest taka, że jeśli nie byłby autorem tych treści, to czemu te treści ciągle są powielane mailami i drogą elektroniczną, szczególnie drogą elektroniczną, jak również do tych artykułów na pewno Wysoki Sąd ma pisma, które zostały wysłane jako tak zwany pasztet wielkanocny czy coś takiego, gdzie pan Siński porównuje mnie do Hitlera, Goebbelsa, Trockisty, Stalina, Lenina, cała gama tych informacji jest, a jednak to nie była informacja. Którą pan Siński wysłał do jednej osoby, bo pewne gremium, z którym my funkcjonujemy, to jest gremium jednak osób, które my się też znamy i osoby mnie znają, bo nie jestem osobą znikąd, dostarczają mi te informacje na bieżąco. Pojawiają się na Facebooku cały czas docinki pana Sińskiego odwołujące się do tej sytuacji, a więc jest permanentna jakby, zresztą to, co państwo otrzymaliście jako Wysoki Sąd na pozew pismo przecież pana Sińskiego. Myślę, że jak Wysoki Sąd czytał, no to też tam jest ciekawa analiza mojej osobowości. Jakby powiedziane, że pan Siński nie przestanie
mnie atakować, bo on uważa, że nie wiem z jakich pobudek, ja nie jestem patriotą, nie wiem skąd mu się to wzięło, mogę się tylko domyślać, że nie jest to przypadkowy atak na człowieka, który jest Ślązakiem i Polakiem, i to chcę mocno w tym sądzie podkreślić. I zawsze służyłem sprawie polskiej, i zawsze służyłem regionowi i miastu. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Proszę o pytania. Może tak, do treści. Pamięta pan przebieg zjazdu z PiS-u z marca 2012 roku? Tak, pamiętam. Czy przebieg tego zjazdu, w tym zgodność jego przebiegu ze statutem PiS-u była badana przez wyższe władze partii? Tak, była badana. Nawet pan Siński złożył skargę na mnie jako na tego, który został wybrany na tym walnym szefem struktur okręgowych. Moje władze statutowe rozpatrywały tą skargę, którą on złożył przeciwko mojej osobie. Skarga dotyczyła tego, że nie rozliczałem mojej poprzedniczki, pani poseł Malinowa, że ją w jakiś sposób nie zdeprecjonowałem jako posłanki, która wcześniej zarządzała okręgiem. Nie wiem skąd się to panu Sińskiemu wzięło. Zależało mu bardzo mocno na tym, aby wywołać w strukturach Prawa i Sprawiedliwości wewnętrzną kłótnię i wewnętrzną jakąś niesamowitą agresję względem jednego posła, względem drugiego posła. Nawet na zjeździe złożył wniosek, ja bym prosiła pani mecenasie o pytania i żeby odnosiła się wyłącznie do kwestii tej atestacji dowodowej, czyli czy pozwany naruszył dobra osobiste w zakresie opisanym w pozwie. Tu chodzi o całokształt działalności politycznej. Do tego również zmierzamy, dlatego że to jest element jakby tego oświadczenia, które chcielibyśmy, żeby pan Siński opublikował. I element również tego artykułu, pewne zarzuty związane z przebiegiem tego zjazdu, z możliwością łamania statutu. Te wszystkie elementy w publikacji prasowej się znalazły. I jakby one zostały też odpowiednio w materiale podsumowane. Stąd też wyjaśnienie, że do żadnych tutaj naruszeń statutu nie doszło. Ma istotne znaczenie dla sprawy. Pan ma się do oświadczeń. Ograniczyć przesłuchanie stron. Do kwestii. Autorstwa i skierowania do publikacji przez pozwanego. Kwestionowanych artykułów. I do tego tak. Ogranicza postępowanie, żeby była jasność, bo być może nieprecyzyjnie to zostało w tezie dowodowej opisane. Proszę wobec tego o pytania w tym zakresie. Ja tak naprawdę nie mam pytań. Jeśli pociągnął to. Proszę, czy pan ma jakieś pytania? Tak, chciałem prosić Woda, żeby zechciał zdefiniować ten zarzut wobec mnie jako taką wadę, że nie jestem rodem ze Śląska. Jak rozumiem? To pytanie sąd uchyla. Padło takie stwierdzenie. Tak, ale to nie jest przedmiot postępowania w tej sprawie. Sąd, jak pan słyszał, ograniczył przesłuchanie z rządu kwestii autorstwa i skierowania publikacji przez pozwanego kwestionowanych artykułów. I tylko w tej kwestii sąd zezwala. Nie do samej treści, tylko do autorstwa. Tak, autorstwa i skierowania przez pana do publikacji, czyli to, co jest przedmiotem żądania pozwu. Czy w tym zakresie pan ma może pan zadawać pytania się pan. Powoda spytać, na jakiej podstawie, czytając artykuł w tych dwóch gazetach, tej treści, do której ja się przyznaję, ale na jakiej podstawie Powód uważa, że te artykuły są za moim pośrednictwem, czy z mojej jakiejś tam inicjatywy zostały zamieszczone w tych gazetach, na jakiej podstawie? Jakimś celem było rozesłanie do dziesiątków, a nawet setek osób drogą mailową tej treści informacji do klubu Gazety Polskiej, a nawet jeśli by Wysoki Sąd pokusił się sprawdzić nawet do Gazety Fakt. Ta informacja została zamieszczona w Wielkim Tygodniu.
a jak wszyscy wiemy, Wielki Tydzień w naszej kulturze, czy to dla osób wierzących, niewierzących, służy do tego, żeby jednak skupić się na tym, co jest najważniejsze w Wielkim Tygodniu, przeżywanie Triduum Paschalnego. Natomiast pan Siński w okresie Triduum Paschalnego bardzo intensywnie, z wielkim natężeniem rozsyłał te informacje. I nie chyba po to, aby te informacje były utajnione, tylko po to, żeby one zostały upublicznione i po to, żeby w okresie, kiedy wszyscy jednak się koncentrują na tym, co jest najważniejsze w okresie Triduum Paschalnego, a więc na przeżywaniu, przygotowaniu się świąt, aby nie móc zareagować na to w pierwszej odsłonie tego sporu. A druga rzecz też jest istotna, że pan Siński wiedział, że jest po świętach zwołana sesja, gdzie na której będzie głosowane rondo, które dzisiaj jest przyjęte. I w okresie, kiedy nie zostało na sesji rozpatrzona propozycja ronda z reklamami, pan Siński wiedział, że prawdopodobnie, przypuszczam prawdopodobnie, a zresztą głosowanie wskazuje, że można było to przewidzieć, bo wszyscy, którzy wzięli udział w głosowaniu w Radzie Miasta, zagłosowali za przyjęciem ronda Marii Lecha Kaczyńskiej w Śląskiej. Stąd wykorzystał okres między okresie świątecznym, aby mocniej zaistnieć z tym paszkwilem i atakiem na mnie. Mam rozumieć, i stąd że to wywodzi pan z tego, że tak rozpowszechnie opozwano. Oczywiście rozpowszechnie, a po drugie wszyscy wiemy, że w tej gazecie nieobecna pani Adwina Chmielewska nieraz drukowała artykuły, a pan Siński zresztą powołał nawet na świadka, czyli można domniemywać, że i tym kanałem gdzieś próbowała docierać do gazety, bo przecież no nie jest tajemnicą znajomość osób, które są związane z jedną i z drugą gazetą, które publikują, a tymi materiałami, które pan Siński dostarczy. Czy w związku z tym mam domniemywać, że przypuszczenie powoda, że ja jestem autorem tych artykułów, wynika z przeżywania Triduum Paschalnego, bo tak to... Sam uchyla to pytanie, bo to był wybór taki dygresyjny nieco. Proszę o pytania. Czy powód mógłby wyjaśnić te informacje, czy to stwierdzenie mówiące o tym, że w ostatni weekend odbywającym się zjeździe klubów Gazety Polskiej z kraju i z zagranicy, ja gdzieś kolportowałem tą treść, bo to nie zrozumiałem. To jest oczywiście oparte na nieprawdzie, ale być może ktoś prowadził powoda w błąd, z czego to się wzięło. Oczywiście jedynie chciałem tylko tak dla ułatwienia powiedzieć, że... Uchylam pytanie dotyczące ostatnich sytuacji, bo nie są one objęte przedmiotem żądania. Są się ogranicza ściśle do tego, powiedział to przedmiotem tak. Żądania. Oczywiście wypowiedzi nieraz wykraczają, ale sąd ma obowiązek dopilnować, żeby... Badane były okoliczności istotne dla postępowania. Proszę o pytania. Związane z z autorstwem artykułu. Tak. Czyli no, z tego rozumiem, że to są tylko domniemania, że te artykuły pasują. Czy pytania jakieś pana? Chciałbym więcej nie mam. Tak? Proszę. Domniemanie, po prostu pojawia się pytanie, dlaczego inicjały AS pod artykułem odpowiada imieniem i nazwisku pana Sińskiego. Czy to też jest przypadek? Treść się zgadza artykułu korportowanego drogą elektroniczną, jak również inicjały pod artykułem AS. Wydaje się, że nie ma tutaj sprzeczności, bowiem Arkadiusz Siński to jest A właśnie i S. Pod artykułem, który został korportowany tygodniami, które się później pojawiły w stosownych gazetach. I tutaj nie jest domniemanie, tylko jest to wyciąganie stosownych wniosków. Treść ta sama, intensywność akcji ta sama, mocna przecież, dążąca do tego, żeby upublicznić to. Przecież panu Sińskiemu zależało na upublicznieniu, na skompromitowaniu mnie przez kłamstwa, nieuczciwe powielanie informacji, które powiela do dnia dzisiejszego. Bo nawet sam powiedział, że uważa, że jest zawarta w tym prawda przed rozpoczęciem procesu, co jest, jak ktoś popatrzy, przeanalizuje zdroworozsądkowo, to przecież widzi, że tu nie mamy nic wspólnego z prawdą. Dziękuję panu. Proszę pana, Arkadiusz Siński. Proszę o pytanie zawodowe osobiste. 58 03 16 18 273. Proszę, stanąć za wyboru. Pouczam pana obowiązku mówienia prawdy. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o artykuły, to niektóre są to całości, tak, do pozwu, wydruki z Gazety Śląskiej i z Gazety Warszawskiej. Co panu wiadomo na temat tych artykułów? Te artykuły odpowiadają treści mojej relacji, którą
sporządziłem bezpośrednio po sesji Rady Miasta, która się odbyła 21 marca 2013 roku. I ta informacja referowała jakby dla tych, którzy nie byli obecni na tym wydarzeniu, co istotnego dla mieszkańców tam się wydarzyło. A istotną rzeczą było to, że podstawowe... No dobrze, to te artykuły, no a jak się mają te pana informacje do tych artykułów? No bo nie budzi wątpliwości. No ktoś moją treść zamieścił w tych dwóch gazetach. Te relacje pana, które pan sporządził, o których pan przed chwilą mówił, udostępniał pan jakiemuś szerszemu gronu? Ja zdefiniował szerszy gron. Tak, oczywiście mailami. Proszę, komu? A powtórzyć to, co mamy tam w załącznikach. No więc to były osoby borykające się z podobnymi problemami z tym środowiskiem politycznym. Komu? Po prostu komu? Jakim instytucjom czy osobom? Innym klubom Gazety Polskiej w kraju. Nie wszystkim. Tych, których bezpośrednio znałem. Niektórym klubom Gazety Polskiej za granicą. W lokalnym środowisku proboszczom wszystkich parafii, dyrektorom szkół, z tego co pamiętam, chyba organizacji czy instytucji, które były zainteresowane tym, co się dzieje w mieście. Jakimś osobom prywatnym, czy publicznym, czy politycznym również? To, co Powód wspomniał o moim przesyłaniu do kolegów partyjnych Powoda, brało się stąd, że Powód, biorąc odwet i zemstę na mnie za tą treść, nie tylko za tą treść, za bezkompromisowe moje zdanie. Czy przesyłał pan jeszcze innym osobom? Tak, do tego zmierzam. Do tego zmierzam. Przesyłałem, ale chcę powiedzieć, dlaczego przesyłałem, ponieważ to... Znaczy nie, chodzi o pytanie, ale niech pan powie do kogo, potem zaraz dojdziemy do tego. Do posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy są członkami Komitetu Politycznego, czyli tego gremium, które jest właściwe do rozpatrywania odwołania od decyzji skreślenia z listy członków partii, czego na mojej osobie. Do kogoś jeszcze? Chyba kilku innych parlamentarzystów, których miałem okazję gdzieś tam poznać, nie wiem, senatorzy, posłowie, ale to było od tego grona, które z, tak jakby z politycznego powodu są zainteresowani, co się dzieje z ich kolegą parlamentarzystą. Więc chciałem, żeby też wiedzieli, w jakich uczestniczy w wydarzeniach poseł czy osoby z nim związane w mieście. Czy przesyłał pan te, to znaczy mogę tak rozumieć, że załączone maile tam na główkach są adresaci, do kogo? Tak, tak. To do tych adresatów? Tak jest. Czy to wyczerpuje grono tych adresatów, czy tak, tak, dlatego jest kilka tych załączników o podobnej treści, a z różnymi adresami, żeby pokazać, że do kogo było to wysyłane. Znaczy, to było określone, ograniczone grono osób. Nie było to... Czy to grono, to jest to grono określone jako adresaci tych maili, które pan dołączył, czy jeszcze innym, poza tym jakiemuś kręgowi osób czy podmiotów było wysyłane te maile? W swojej skrzynce mailowej znalazłem tylko te adresy. Wydawało mi się, że to są najbardziej zainteresowane, najbardziej reprezentatywne osoby, które mogą mieć wpływ i są zainteresowane tymi tematami. Czy przesyłał pan je do jakiegokolwiek tytułu prasowego? Tej treści maila. Tej treści maila do gazet nie przypomnę sobie, żebym wysyłał, bo ja tylko informowałem o tych wydarzeniach. Czy przesyłał pan tej treści maile do jakiegokolwiek tytułu prasowego? Nie. A w szczególności do Gazety Polskiej lub Gazety Warszawskiej? Gazeta Polska, Gazeta Warszawska. Gazeta Polska to jest ten nasz patronat, którego klub prowadzimy, więc tutaj była informacja nie tyle do Gazety Polskiej, co do konkretnych osób zajmujących się, koordynujących działalność klubu Gazety Polskiej. Także czy redaktor Sakiewicz, czy prezes Kapuściński, to były te osoby, które znały treść. Przedmiot sporu, bo w tej relacji jest... Do tych osób, redaktora naczelnego, czy wydawcy wysyłał pan również tę informację? Nie w tej postaci, nie w tej formie. Czy pan
zapoznał się z tą publikacją kiedykolwiek, z tej publikacją przedstawił. No to było w okresie wielkanocnym, więc odbiór społeczny był chyba duży tych artykułów. Nie zdziwiło Pana, że te artykuły znalazły się w prasie publicznej? No zdziwiło mnie, że właśnie z pominięciem autora treści dokonano takiej publikacji, bo być może zrobiłbym jakieś przy autoryzowaniu, może byłbym zmienił akcenty w tych treściach, może pewne rzeczy bym bardziej podkreślił, mając świadomość, że artykuły prasowe mają szerszy odbiór niż maile. Czy wysyłając te maile do tych różnych podmiotów, brał Pan pod uwagę, że mogą zostać opublikowane? No w pewnym sensie z takim ryzykiem się należało liczyć, ale tym osobom, do których wysyłałem, nie dopisywałem jakiegoś dodatkowego wskazania, żeby to kolportowały, tylko żeby się z tym zapoznały, żeby wiedziały, jakie są problemy. Bo oczywiście mogło się tak zdarzyć nie tylko w kraju, może gdzieś klub zagraniczny Gazety Polskiej mógł tam w lokalnej prasie polonijnej też coś tam napisać, czy może taki artykuł zamieścić, ale to już z własnej inicjatywy, bo ja w żadnym wypadku nie byłem o tym informowany, ani nie pytano mnie o zdanie, jakie mam w tym zakresie. Proszę powiedzieć, pod tymi artykułami zawarte jest podpis AS. Jak Pan to wyjaśni? No, że jedną z możliwych interpretacji jest również to, że te inicjały mogą oznaczać mnie, ale zapewnia Wysoki Sąd, że mimo, że na początku nie podał to formuła, żeby mówić prawdę, ale ja w przeciwieństwie do... Był Pan pouczony o obowiązku mówienia prawdy. Chcę powiedzieć w przeciwieństwie do powoda, że ja cały czas mówię prawdę. A mogę wykazać, że przede mną wypowiedzi były oparte na kłamstwie. A tutaj tą interpretację tego inicjału AS oczywiście nie można kojarzyć również z moimi inicjałami. Ale jeżeli gazeta ma odbiór jakiś krajowy, no więc dla czytelnika, który zupełnie, nawet gdyby było moim imieniem i nazwiskiem napisane, bez wyjaśnienia, kim jest autor, no to być może też to by nic czytelnikom nie mówiło. Także czy pełne nazwisko, czy inicjały są zawarte, to chyba dla... To znaczy, to proszę powiedzieć tak jednoznacznie, czy Pan jest autorem tych artykułów i Pan skierował... Nie jestem autorem tych artykułów, a chociaż stwierdzam, że treść tych artykułów jest zgodna z relacją moją z tej sesji. Czy Pan zgłaszał się do wyroszczenia do wydawcy o posłużenie się Pana wypowiedziami w artykułach prasowych? Nie podjąłem żadnej czynności. Dlaczego? Po skończonym procesie, zależnie od rozstrzygnięcia, być może wówczas trzeba będzie takie kroki podjąć, tak się zastanawiam. No ale wcześniej nie czuł się Pan jakiś naruszony w swoich prawach autorskich na przykład? No na pewno to się działo bez udziału mojej woli i to w jakiś sposób naruszyło, chociaż też jedną z interpretacji moich było to, że z tych dwóch tytułów prasowych, czyli Gazeta Warszawska i Gazeta Śląska, jeden już z nich prawdopodobnie nie istnieje, splajtował Gazeta Śląska i tak sobie po części tłumaczyłem, że te tytuły mające jakieś problemy z istnieniem szukają już na każdy sposób jakichś atrakcyjnych informacji czy porywających czytelników, żeby tylko utrzymać się w istnieniu i być może uznałem, że to jest jakieś desperackie też zachowanie tych, przynajmniej tej Gazety Śląskiej nieistniejącej, że nawet do tego się posunęła, żeby nie informując, nie uzgadniając z autorem treści, tam zamieścić artykuł. Proszę powiedzieć, czy otrzymał Pan jakiekolwiek wynagrodzenie, czy jakiekolwiek, niekoniecznie finansowe, z tytułu publikacji, czy rekompensatę z tytułu publikacji tych artykułów? Nic, w żadnej formie. Nawet kontaktu nie mam z kimkolwiek z zespołu redakcyjnego z tych gazet. I w ogóle w tej sprawie, kiedykolwiek kontaktował się Pan ze zespołem redakcyjnym Gazety Śląskiej lub Gazety Warszawskiej? Nie. Proszę o pytanie. Są
sądu. Ja wśród tych wyjaśnień podanych przez stronę pozwana nie mam pytań. Proszę sądu, w związku z tym, że strona pozwana przyznaje się do autorstwa tych tekstów, jedynie oświadcza, że nie skierowała tego w żaden możliwy sposób do publikacji, co w naszej ocenie jest nie jest możliwe do opublikowania materiału pracy artykułu autorstwa określonej osoby bez jej zgody, wiedzy, a mogło nastąpić. Tym bardziej, że ja zwracam uwagę na bardzo krótki okres między momentem opublikowania materiału prasowego, a momentem, kiedy pozwany rozpoczął rozsyłanie tego artykułu, bo i samymi zdarzeniami z sesji Rady Miejskiej. To jest bardzo krótki okres czasu i w przypadkowość trudno uwierzyć. Natomiast przy sądu mając na uwadze fakt, że strona pozwana nie kwestionuje jakby swojego autorstwa, nie kwestionuje i również nie ulega kwestii, że treść tych artykułów jest tożsama z tekstem przygotowanym przez pozwanego. Ja po sądu wnosiłbym o przesłuchanie przedstawicieli zespołów redakcyjnych jednej i drugiej gazety. Przy sądu zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście autor tekstu ma prawo do zachowania w tajemnicy swoich danych. Jednakże wobec faktu, że pan Siński nie wypiera się autorstwa tych tekstów i w zasadzie autora mamy ustalonego, takie przesłuchanie mogło się odbyć tylko na okoliczność przekazania czy też sposobu pozyskania tego materiału przez redakcję. Wydaje się, że taki dowód byłby dopuszczalny i celowy, tylko co się do przeprowadzenia. Przedstawicieli zespołu powoływanych gazet, a to konkretnie nikogo? Proszę sądu, no ja personaliów w chwili obecnej nie znam. Nie wydawało się możliwe, żeby autor, tak powiem, nie doprowadził do opublikowania tekstu. Do podania danych tych osób. Przesłuchanie przedstawicieli zespołu redakcyjnych na okoliczność. Na okoliczność sposobu pozyskania tych artykułów, skierowania, przekazania tego materiału przez pozwanego. Materiału przez pozwanego. I posługiwania się pseudonimem AS. I posługiwania się pseudonimem AS przez pozwanego. Czy jakieś jeszcze wnioski w stronę, proszę, w tej chwili? Nie, proszę. Jeżeli chodzi o pana stanowisko, czy pan w chwili obecnej wniosku jeszcze chce złożyć? Odnośnie tego, o czym mówiliśmy? Odnośnie czego bądź w zakresie niniejszej sprawy. Nie, ja czekam aż cierpliwie, aż zaczniemy rozmawiać o treści, bo to ustalenie tej autorstwa to przecież jest bezsporne, to jest ta sama treść, tylko ktoś beze mnie zdecydował i ja cały czas myślę, czy w gazetach, czy w moich mailach jest pisana prawda, więc możemy, kiedy będziemy w fazie dyskutowania o treści tego artykułu. Czyli mam rozumieć, że pan ostatecznie nie kwestionuje swojego autorstwa tych publikacji? Nie, to nie jest to sformułowanie. Treść jest taka sama jak moja relacja w mailach. Pan oświadcza, że treść artykułu jest taka sama jak jego relacja w mailu. Nie mogę zamieścić swojej treści jako artykuł w gazetach, kiedy ja tam nikogo nie znam, kiedy ja nie mam z żadnym dziennikarzem kontaktu. Przecież ja nie jestem Duchem Świętym, żeby bez ich wiedzy, bez jakichś relacji z nimi publikować sobie w brefie. Czyli treść jest tożsama, ale artykułów autorem pan nie jest, to pan podtrzymuje, tak? Treść jest zbieżna z moim artykułem, ale zamieścił ktoś inny bez mojej wiedzy i użył inicjałów AS. Treść w tych gazetach zamieszcza, mówi o prawdzie, jaka miała miejsce 21 marca w Rudzie Śląskiej. Przez inną osobę bez wiedzy pozwanego.
nie będzie chyba problemu wykazać się prawdziwości treści tych i artykułów i tych maili. Sąd postanowił, zobowiązał z pełnomocnika powoda do podania danych personalnych i adresów wnioskowanych świadków. Oraz ewentualnego powołania wszelkich dalszych wniosków w związku z treścią odpowiedzi na pozew, a to z tego względu, że to doręczony tylko pozew nie był do takiego wniosków dowodowych. Termin 7 dni pod rygorem pominięcia wniosków. 7 dni. Wniosek pozostałe wnioski dowodowe rozpoznać po wykonaniu zobowiązania przez pełnomocnika. I przeprowadzenia dowodu zeznań tych osób. W tym celu rozprawę odroczyć z terminem urzędu. Proszę Państwa, ponieważ pozwany powstrzymuje zarzut braku wspólnej legitymacji w pierwszym rzędzie co do zasady, sąd rozpoznaje tą kwestię. Pozostałe wnioski dowodowe zostaną ostatecznie rozstrzygnięte i przeprowadzone po rozstrzygnięciu, może nie rozstrzygnięciu, tylko po przeprowadzeniu dowodów dotyczących samej zasady odpowiedzialności. Strona powodowa ma zakreślony 7-dniowy termin do zgłoszenia wszelkich ewentualnych wniosków na poparcie żądania pozwu, przy czym po doręczeniu pisma strony powodowej lub po upływie tego terminu, jeżeli termin upłynie bezskutecznie, na tym wymiana pism się zakończy. Jeżeli strona powodowa złoży pismo w tym terminie 7 dni, sąd zobowiąże Pana, jeszcze zakreśli Pan termin do ustosunkowania się ewentualnie do tych okoliczności i na tym wymiana pism zostanie zakończona. Na dziś, jakkolwiek zdaję sobie sprawę, że świadkowie się stawili, tym niemniej ich przesłuchanie trudno powiedzieć, czy będzie niezbędne w tej sprawie. W związku z tym na dziś sąd rozprawę odracza, a kolejny termin strony zostaną zawiadomione. To wszystko. Świadkowie, proszę bardzo, żeby świadkowie oczekujący, żeby weszli na salę. Są świadków, chcę zwolnić. Proszę świadków na salę. Pani Olu, proszę Państwa, sąd Państwa w dniu dzisiejszym zwalnia, ponieważ akurat to postępowanie przebiega tak, że trudno powiedzieć, czy to przesłuchanie będzie absolutnie konieczne, czy też może okazać się zbędne. Dlatego dzisiaj nie dojdzie do przesłuchania świadków. Możecie Państwo opuścić sąd, jeżeli konieczne będzie przesłuchanie, otrzymacie Państwo wezwanie na termin rozprawy. Wszyscy Państwo, wszyscy świadkowie, również ci, którzy są poza tu obrębem sali, są zwolnieni. Bardzo proszę o przekazanie, jeżeli ktoś potrzebuje potwierdzenia, że stawi się w sądzie. Potwierdzenie? Tak. Ale też w sądzie, kiedy będzie wiadomo o kolejnych rozprawach?
żeby po prostu nie dublowały się, no to ja mam wykład, ja do Irlandii jadę. Więc kiedy ja pani wyjeżdża? Ja wyjeżdżam teraz 15, 15 lipca. A pani godność? Mielowska. Ja się spóźniłam, bo utknęłam w korkurkach. Proszę powiedzieć pani, a czy będzie pani przyjeżdżać do Polski? Ja jadę tylko na wykłady, to będzie na dwa tygodnie. Nie, nie, to na pewno będzie w późniejszym terminie, a może w ogóle okazać się. A czy będzie można negocjować termin, bo ja też zostałam pozwana w trybie 212, bo jestem dziennikarzem zawodowym. Na wypadek, gdyby mi się nałożyły moje terminy, rozmawiam 7 terminy, to bardzo to wszystkich świadków dotyczy. Należy jak najszybciej poinformować sąd o zaistniałą sytuację, żeby sąd miał możliwość albo zmiany terminu rozprawy, albo ewentualnie usprawiedliwiania nieobecności. To jest istotne, bo ten termin, gdyby wezwanie terminu się nie negocjuje, ale sąd wyznacza termin. Natomiast jeżeli zawodzą jakieś istotne okoliczności uniemożliwiające stawiennictwo świadka, świadek może usprawiedliwić swoją nieobecność. Sąd ocenia, czy to są okoliczności istotne, zbudowanie się rozpraw. Może taką odliczność. No nie, jak ja mam 212, to jest karny, więc ja chcę być na obecność. Więc to wszystko na dziś. No tak jak poinformowałam. Jeżeli by była taka sytuacja, może pani jak najszybciej usprawiedliwić nieobecność, żeby sąd miał możliwość podjęcia decyzji. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzień dobry. Panie Arkadiuszu, o co właściwie chodzi w tym procesie? Tak. Jakby pan mógł. Proszę państwa, trzeba powiedzieć, że w tej chwili znajdujemy się w sądzie okręgowym w Gliwicach, gdzie odbyła się pierwsza rozprawa, którą zainicjował i jest powodem poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski, który wraz ze swoim prawnym pełnomocnikiem próbują udowodnić mnie jako pozwanemu, że naruszone zostały dobra osobiste posła Prawa i Sprawiedliwości, który jest wiceprzewodniczącym klubu parlamentarnego PiS, szefem okręgu katolickiego PiS i szefem PiS-u w Grodzie Śląskim. I pan poseł uważa, że krytyka jego zachowania w ubiegłym roku polegająca na tym, że zwrócono mu uwagę, że jako poseł PiS-u i grupa radnych przez niego sterowana głosowała przeciwko inicjatywie Klubu Gazety Polskiej w Grodzie Śląskiej, która to inicjatywa polegała na zaproponowaniu samorządowi miasta nazwanie ronda imieniem Marii Lecha Kaczyńskich. I to spotkało się z wielkimi tutaj można powiedzieć oporami części radnych PiS. Spośród czterech, trzech było przeciw. Wsparło ich 9 radnych PO i radna Ruchu Autonomii Śląska. Więc w Rudzie Śląskiej w ubiegłym roku i do dzisiaj jest egzotyczna koalicja PO PiS Raśni. I trzeba powiedzieć, proszę państwa, że najbardziej to spektakularne i rażące, co było w tym postępowaniu, bo cały czas krytykujemy postępowanie, nie są to jakieś inwektywy pod adresem osoby, tylko okłamywanie wyborców, bo jeżeli PiS jest tą formacją polityczną, która najbardziej jest zainteresowana uczczeniem pamięci ofiar smoleńskich i wtóruje im tutaj środowisko Klubu Gazety Polskiej, to dlaczego znalazł się jeden poseł w jednym mieście, który z grupą teoretycznie konkurentów politycznych, czyli z PO i z RASiem, utrącają pierwsze podejście do takiej inicjatywy i dlaczego tak się dzieje, dlaczego oni tak się zachowują, że jak się okazuje, mieli konkretny powód, ponieważ tej inicjatywie Klubu Gazety Polskiej, aby rondo nazwać imieniem Marii Lechy Kaczyńskich, brała udział bezpartyjna prezydent miasta Kraśnodzielsk. I ta pani prezydent jest solą w oku właśnie tej grupy politycznej PO PiS RAŚ, która od kilku lat próbuje ją odwołać na różne sposoby i bezskutecznie. Mieszkańcy mają odmienne zdanie niż ta grupa polityczna. I w związku z tym, ale oczywiście to jest gra polityczna, oni mogą mieć w takiej grupie jakieś zastrzeżenia do urzędującego prezydenta, ale nie wzięli pod uwagę takiej świętości jak uszanowanie pamięci zmarłego prezydenta, który w tragicznych okolicznościach razem z małżonką i pozostałymi 94 osobami zginęli w kwietniu 2010 roku. I mimo, że ta oferta, propozycja nasza była złożona, żeby nie robić w mieście, w którym przez 3 lata nie w żaden sposób
nieupamiętnioną, w każdym razie w takiej formule nieupamiętnioną nazwaniem ronda zmarłej pary prezydenckiej. Poseł i jego grupa polityczna nie zważają na tą uwagi na tą świętość i jednak kupczą tym tematem, tym upamiętnieniem, ponieważ nie przeszkadza im, że w tym przedsięwzięciu bierze udział bezpartyjna prezydent, którą chce się odwołać, więc gdyby dopuścić do zrealizowania tego naszego wniosku wraz z tą bezpartyjną prezydent, to wówczas byłby problem w dalszym próbowaniu odwołania tej urzędującej prezydent. I stąd postanowiono, że interes lokalny, bieżączki polityczne jest ważniejszy niż upamiętnienie pary prezydenckiej, która w tragicznych okolicznościach odeszła z tego świata. I to jest bardzo bulwersujące, że to się dzieje również w okolicznościach, kiedy władze partii są powiadomione i mamy nadzieję, że w jakiś sposób więcej dotrze do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, że zorientuje się, że takie zachowanie posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Tobiszowskiego z Rudy Śląskiej, który pełni funkcję również wiceprzewodniczącego klubu parlamentarnego, który, jak mówią doniesienia prasowe, prognozowany jest na ministra gospodarki w przyszłym rządzie PiS-u, że takie zachowania będą napiętnowane, że w jakiś sposób się tutaj... Dziękuję. Że w jakiś sposób tutaj będzie można postawić tamę takim zachowaniom, które nie mają świętości w swoim postępowaniu politycznym i bieżący lokalny, polityczny interes stawiają wyżej niż upamiętnienie takich ofiar. Zwłaszcza, że proszę Państwa, przez 3 lata w Rudzie Śląskiej nie było żadnej takiej oferty ze strony posła Prawa i Sprawiedliwości, który naszą ofertę określił jako niewłaściwą, która proponuje złe rondo, a przez poprzednie 3 lata poseł mający taką elitarną wiedzę, gdzie w mieście Ruda Śląska można zaproponować nazwanie ronda patronami Marii Lechem Kaczyńskim, przez 3 lata nic nie zrobił. A teraz, kiedy pojawiła się inicjatywa Klubu Gazety Polskiej, ten poseł uznał, że to jest niewłaściwe. I teraz jeszcze trzeba powiedzieć, że argumenty, jakie się stosuje, oprócz tych takich politycznych, to również są niemalże etniczne, bo zarzuca mi się, że jako przewodniczącemu Klubu Gazety Polskiej mam tą podstawową słabość i tą ułomność, że nie jestem rodowitym Ślązakiem, a według posła Tobiszowskiego, jeżeli ktoś nie jest rodowitym Ślązakiem, nie ma prawa wypowiadać się w sprawach związanych z tym wydarzeniem. I stąd ten proces, to pozwanie posła skierowane przeciwko Klubowi Gazety Polskiej ma szerszy kontekst. Tutaj nie ma jakichś osobistych czy pieniackich wypędów żadna ze stron, tylko ściśle określony interes polityczny. Myśmy mieli tylko i wyłącznie tą potrzebę upamiętnienia na 3. rocznicę wydarzeń czy katastrofy smoleńskiej, a poseł Prawa i Sprawiedliwości Grzegorz Tobiszowski uznał, że jeżeli to nie było z nim konsultowane, nie było jego zgody wyrażonej, wobec tego ta sytuacja będzie przez niego nadzorowana. I teraz etap, w jakim znajdujemy się po pierwszej sprawie, jest taki, że próbuje się uściślić sąd, Wysoki Sąd drążył temat, kto jest autorem tekstu relacji z sesji Rady Miasta, na której koalicja PO-PiS w Rudzie Śląskiej odrzuciła tą propozycję upamiętnienia Marii Lecha Kaczyńskich nazwaniem ronda ich imieniem. I jeszcze nie nastąpiło przesłuchanie świadków, żadnego ze świadków. Sprawa jest odroczona do następnego terminu i nie wiemy, jak się dalej potoczy, czy będą świadkowie w ogóle przesłuchiwani, czy będzie można również w tej sprawie wypowiedzieć się merytorycznie, bo cały czas chodziło o stwierdzenie faktu, czy artykuły, które ukazały się w 2 gazetach z treścią przeze mnie napisaną, są mojego autorstwa, czy nie mojego. I trzeba tylko przyznać, że poseł Grzegorz Tobiszowski wypowiadał się nie na temat, skupił się tylko na tych inwektywach, że moje wypowiedzi są
tą słabość mają, że nie jestem etnicznym Ślązakiem, że bycie Polakiem tylko na Śląsku według posła Dobiszowskiego to jest jeszcze za mało, żeby mieć czelność i wypowiadać się w tak ważnych sprawach jak nazwanie ronda imieniem Marii Lecha Kaczyńskiej w Wodzie Śląskiej. Dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć o swoich odczuciach. Poseł Dobiszowski poznał pana Sińskiego o obrazy dóbr, ponieważ no, wyszły pewne powiązania czy pewne wypowiedzi pana posła. Natomiast po moim artykule, czy Kaczyński wie, że istnieje porozumienie PiS-RAŚ-PO, dziwnym trafem miesiąc później dostałam od Poczachowskiego dwa pozwy w trybie 212, czyli karny i cywilny o naruszenie dóbr. Jakoś tak się dziwnie składa, że pan Poczachowski też jest aktywnym działaczem PiS-u i że dostał radę nadzorczą w Mysłowicach, który z panem prezydentem załatwił pan Dobiszowski, bo jakoś ociepliły się stosunki pana posła Dobiszowskiego z prezydentem miasta Mysłowice. Oczywiście, że ja nie mam pewności, ale z informacji, które do mnie docierają od osób, które były świadkami rozmów, zapowiedź mojego procesu była już pod koniec kwietnia, czyli miesiąca, kiedy pokazał się ten artykuł, gdzie na zebraniu koła Katowice Północ szef PiS-u w Katowicach twierdził, nie czytajcie Gazety Śląskiej, tam gdzie Chmielowska pisze w odcinkach historię najnowszą Śląska, bo ona będzie miała proces. No więc nie wiem, jak to się działo, że wszyscy w PiS-ie widzieli, że proces jest przygotowany. No, dzięki różnym manewrom obecnie mam 7 spraw sądowych, zostałam wyrzucona z pracy, wyrzucona z rady nadzorczej, mam proces w sądzie pracy, donosy na mnie idą różne, dostaję SMS-y z pogróżkami, tym też się już zainteresowała policja. No jakoś tak siła złego, no nie wiem, żyłam w trzeciej RP prawie 24 lata, a w 25 roku zaczęła się wokół mnie jazda. Czy to jest przypadek? No warto po prostu spytać, czy to jest przypadek. Mało tego, pan poseł Dobiszowski straszył dziennikarkę z Rudy Śląskiej, z prasy lokalnej, miejskiej, z artykułu, gdzie ona ujawniła jego wypowiedzi w Sejmie. I powiedział wprost, że ten artykuł ją będzie dużo lub drogo kosztować. No i czy to jest zastraszanie? Czy ta redaktorka prasy lokalnej, prasy miejskiej ma się bać, że będzie miała taką jazdę jak Chmielowska? Oto jest pytanie. Centrum Monitoringu Wolności Prasy zajęło stanowisko w sprawie zastraszania dziennikarzy przez polityków. I moim zdaniem, mogę dać jeszcze raz pytanie, czy prezes Kaczyński wie, co robią jego posłowie w okręgach? Bo moim zdaniem to jest lekka kompromitacja PiS-u. I mamy tu odpowiedź, dlaczego w Częstochowie PiS wygrał, dlaczego w Bielsku na Żywiecczyźnie wygrał, a dlaczego na Górnym Śląsku przegrał. A przecież na Górnym Śląsku jest jak najbardziej konserwatywny i prawicowy elektorat. To o to jest pytanie. Ja Arkadiuszowi Sińskiemu bardzo współczuję, bo to jest walka w sumie po tej stronie samej barykady, prawda? Bo to jest walka przeciwko patriocie, przeciwko konserwatyście również. Także ja bardzo zniesmaczona jestem i tak samo uważam, że dziennikarze walczą na pióra, na mikrofony, na kamery, a nie na sali sądowej. A jeśli ktoś jest mężczyzną i ktoś mu podpadnie, to jest ostra męska rozmowa. Dadzą sobie raz po pysku i idą razem zgodnie na piwo, a nie na sale sądowe. Co to w ogóle jest? Magier? Dziwią mnie te procesy, bo pan poseł zamiast tracić
czas na tego typu zabawy w procesy. Powinien zająć się sprawami społecznymi, politycznymi, działać rozumnie dla dobra wspólnego. A z kolei te procesy, które ja mam wytoczone, ograniczają moje wyjazdy i spotkania. Kalendarz moich spotkań jest podyktowany kolejnymi rozprawami. I gdybym chciała być naprawdę złośliwa, to bym pomyślała, że jest to po prostu zwykłe pieniactwo. Dziękuję bardzo.